bardzo pana dyrektora Maśleja za prezentowanie się. Pan dyrektor został wybrany w ostatnim konkursie na dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 51 przy Alei Kijowskiej 8. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Witam serdecznie państwa. Nazywam się Paweł Maślej. Pozwolę sobie dzisiaj na listę po to, żeby pokazać się państwu, zaprezentować. Co prawda formalnie jeszcze nie jestem dyrektorem, chcę tam zacząć pełnić od 1 września, ale tak jak pan przewodniczący, rzeczywiście wygrałem konkurs i otrzymałem powierzenie stanowiska od pana prezydenta Majchrowskiego na najbliższe 5 lat. Jestem ojcem rodziny, dwójka dzieci. Jestem absolwentem AWF-u, także sport jest tym, co cały czas się przez mnie jeszcze przejawia. Przewijam, na co dzień jestem trenerem, pracuję w klubie, do tej pory pracowałem również w szkole, w Zespole Szkół Energetycznych w Krakowie na Loretańskiej. To jest często popularnie zwana Akademia Loretańska. W tej chwili przenoszę się tutaj, chcę kolejne wyzwanie swoim przygotowaniem. Mam nadzieję z dobrymi efektami. Ze swojej strony zapewniam o daleko idącej współpracy szkoły, którą będę się opiekował z państwem. Myślę, że ta współpraca nie będzie gorsza niż ta, która była do tej pory, a postaram się, żeby była jeszcze lepsza. Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju opcje współpracy z państwem. Myślę, że może nie w pierwszym roku, jeśli chodzi o mnie, ale w kolejnych latach na pewno również sam z inicjatywami jakiś wspólny dzień będę występował. Z góry przepraszam, że pewnie nie w pierwszym roku, bo będzie dla mnie dość trudnym rokiem. Będę dość mocno musiał się wgryźć w placówkę. Jak państwo pewnie wiedzą, nie jestem nauczycielem tej placówki, jestem osobą z zewnątrz, więc będzie to dla mnie bardzo trudny rok. Myślę, że dla nauczycieli też są przerażeni moją obecnością. Nie wiedzą, kim jestem. Myślę, że będzie okazja się bliżej poznać. Ten rok poświęcam na taką głęboką analizę placówki, zapoznanie się z nią, tam uczniami, z ich problemami. Więc myślę, że drugi rok mojej kadencji, jeśli wszystko pójdzie dobrze, będzie takim rokiem, kiedy bardziej otworzę się jeszcze na zewnątrz. Będę tutaj próbował z jakimiś inicjatywami do państwa trafiać, ale tak czy inaczej już teraz deklaruję, że jestem gotowy na wszelkiego rodzaju współpracę. Uważam, że dzielnica, Rada Dzielnicy to jest w pierwszej kolejności ta instytucja, która z tą musi powinna współpracować. Miasto jest troszkę dalej, miasto postrzega pewne rzeczy globalnie, państwo są na miejscu, państwo widzą to środowisko lokalne. Ja też w nim będę działał, więc myślę, że wspólne cele, wspólne perspektywy na pewno będą dla nas istotne. Z mojej strony to tylko taka krótka prezentacja tej osoby. Jeśli są jakieś pytania do mnie, czy sugestie, to ja oczywiście jestem otwarty. Pozwolę sobie panu przewodniczącemu zostawić wizytówkę z numerem. Póki co jest to numer prywatny, ale oczywiście pozostaje do państwa dyspozycji. Jeśli byłaby jakaś potrzeba kontaktu, to w każdej chwili tam jest adres mailowy. A jeśli państwo mają jakieś pytania do mnie, to oczywiście postaram się, jeśli będę miał na nie odpowiedzieć. Gdyby pan mógł nam jakoś przybliżyć swoją pracę zawodową do tej pory. Gdzie pan walczył i z jakimi skutkami, bo to jest... Tak jak wspomniałem, jestem i nauczycielem, i trenerem. Niektórzy dodają jeszcze pedagogą, wychowawcą, wszystkiego po trochę. Uczę wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa. Taką moją macierzystą najdłużej pracą, której pracuję w zasadzie od początku swojej kariery, od 98 roku, to jest Zespół Szkół Energetycznych. Po drodze jeszcze pracowałem w Centrum Młodzieży na Krowoderskiej, jeszcze w dawnym budynku Szkoła Podstawa 7, na czwartym roku studiów Szkoła Podstawa 4, też przez moment się przewinęła. Kilka szkół prywatnych, gdzie prowadziłem różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Natomiast drugą moją taką, a może nawet pierwszą pasją życiową, jak już wspomniałem, jest bycie trenerem. Po zajęciach popołudniem pracuję w klubie na Woli Duchackiej, sekcję judo prowadzę przy Domu Kultury. Tutaj mam dość sporo osiągnięć w tej materii. To trzeba podopieczni ponad... Powiem panu tak, że dłużej człowiek zajmuje się sztukami walki, tym większej pokory do tego nabiera, większego dystansu, najwięcej. Byłem przekonany, że wiem o tym w pierwszym roku trenowania. Teraz po tylu latach kontaktu z tą dyscypliną staje się coraz bardziej pokorny. Uświadamiam sobie, że czym dalej, tym więcej drzewa, jak mówię przysłowie. Także realizuje się w tym judo. Moi podopieczni przez ostatnich kilka lat, odkąd prowadzę sobie taką dokumentację, zdobyli ponad 350 dyplomów, medali na zawodach oficjalnych, międzynarodowych również, także gdzieś tutaj się w tej materii rozwijam. Natomiast w szkole, tak jak wspomniałem, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa czy dawnego przysposobienia obronnego. Także tutaj też państwo mogą się przybezpieczyć, jeśli punkty porządku obrad będą na tyle stresujące, to też jak trzeba będzie mogę udzielić pierwszej pomocy. No i wychowanie fizyczne, z racji tego, że jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie, a obecnie już też trenerem pierwszej klasy, jeśli chodzi o czym. Dziękuję. Pytanie proszę. Pytań nie ma. Pojawia się pewnie w trakcie. To ja serdecznie Państwu dziękuję. Ja gdzieś tam pewnie po cichutku za moment opuszczę Państwa. Jeszcze za chwilę na mecz, to znaczy jest Państwa też się będzie spieszony. Sugeruję Panu Przewodniczącemu. Na pewno może. Jest zapewnienie. Proszę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że nie jest to nasze pierwsze i na pewno nie ostatnie spotkanie. Bardzo dziękuję Panie Profesorze.